Co czeka Polskę po wyrokach Trybunału Konstytucyjnego oraz Unijnego Trybunału Sprawiedliwości? O tym w rozmowie z profesor Ewą Łętowską, a w drugiej części programu, czy problemy finansowe muszą oznaczać koniec istnienia firmy? Anna Wojda, dzień dobry. Moim gościem jest profesor Ewa Łętowska. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Za nami trudny tydzień, trudny dla prawników, wojna trybunałów, w Polsce Trybunał Konstytucyjny versus Unijny Trybunał. Patrzy pani na to pole bitewne po starciu trybunałów i kto pani zdaniem wyszedł z tego zwycięsko? Po kolei. Ja bym nie powiedziała, że to jest wojna trybunałów, tylko żartobliwie mówiąc, ze strony polskiej była to demonstracja naszej historycznej specjalności, a mianowicie liberum veto. Bieda polega na tym, że to arena, na której się to rozgrywa, to nie jest polski sejmik historyczny ani sejm. W związku z tym to liberum veto skuteczności nie ma. Natomiast myśmy owszem zademonstrowali to liberum veto, bo proszę zobaczyć, jak się układa sekwencja wydarzeń. Najpierw mamy do czynienia z postanowieniem Trybunału w Luksemburgu, zabezpieczenie tymczasowe dotyczące działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Na drugi dzień mamy rozstrzygnięcie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że traktat europejski jest niezgodny z polską konstytucją. Zwracam uwagę, nie jest upoważniony do kontroli zgodności z polską konstytucją. Nie można orzec, że traktat jest sprzeczny z konstytucją, dlatego że nie to jest przedmiotem badania. Dalej, my mamy w konstytucji artykuł 91 ustęp 2 i 3, który wyraźnie mówi o tym, że w wypadku, jeżeli prawo, w tym wypadku unijne, jest sprzeczne, jest w kolizji z prawem polskim, to prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem polskim, z którym koliduje. No, co innego mówi Trybunał Konstytucyjny, przynajmniej mu się wydaje, że mówi, bo skonstruowany jest ten, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to tylko zaciemnia obraz, ale to jest celowe zaciemnianie ze strony Trybunału, jak sądzę, dlatego żeby powiedzieć owo liberum veto. To liberum veto jest nieskuteczne. Na drugi dzień następuje ze strony Trybunału w Luksemburgu rozstrzygnięcie, które całkowicie potwierdza zabezpieczenie, które zostało wcześniej udzielone i nawet je rozszerza i powiada, że Trybunał Luksemburski powiada, że Izba Dyscyplinarna w całości mechanizmu, jaki kreuje, jest niezgodna z prawem europejskim. Oczywiście. W tej chwili następuje replika teraz na to postanowienie, a skąd ma upoważnienie Trybunał w Luksemburgu, żeby kształtować instytucje polskiego wymiaru sprawiedliwości. Grube nieporozumienie w tej całej wojnie na Trybunału, dlatego że Trybunał w Luksemburgu nie ma podstawy, żeby narzucać organizację wymiaru sprawiedliwości któremukolwiek z państw wchodzącym do Unii, natomiast ma prawo wymagać, żeby w ramach systemu organizacyjnego stworzonemu przez prawo wewnętrzne w tym systemie działali sędziowie o określonych kryteriach, które muszą być spełnione uniwersalnie dla wszystkich sędziów Unii Europejskiej. I to nam właśnie powiedziano, czyli ani nie potraktowano nas gorzej, jak się to zarzuca, ani nie narzucali się nam żadnego określonego sposobu organizacji wymiaru sprawiedliwości, tylko się mówi, sędziowie mają być niezawiśli i sądy mają być niezależne. Chodzi o sformułowanie pewnych zasad odnoszących się do funkcjonowania Unii i jej relacji ze zrzeszonymi państwami. I teraz zawisła znów w Trybunale Konstytucyjnym, ma być 3 rozstrzygnięta, kolejna sprawa o wyższości, czy prawo europejskie, czy prawo krajowe. Otóż ten spór znów jest rozstrzygnięty zarówno przez polską konstytucję, wspomniałam w artykule 91 ustęp 2 i 3. Zwracam uwagę, że Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa orzekania o konstytucji, czy ona jest zgodna z konstytucją.
No więc tego akurat przepisu nie kontroluje. Więc mamy do czynienia, pani wspomina wojnę trybunały. Nie, my mamy do czynienia z pewną grą propagandową, jak sądzę, której zadaniem jest wykreowanie wrażenia, że my możemy powiedzieć, odrzucić, bo my rzeczywiście robimy w ten sposób, z tym co robimy, prawny polexit, prawny polexit, i zaczynamy dyskutować na temat założeń, o których my w tej chwili, a w każdym razie te organy, które kontrolują w Trybunale Konstytucyjnym to, co kontrolują, nie mają prawa decydowania. Czyli zrobiliśmy to, co powiedziałam na początku. Sprzedajemy nasz wynalazek historyczny, liberum veto. I teraz, co to oznacza w praktyce? To oznacza, że my się wyrzekamy wojny na argumenty prawne i ścieżkę prawną, i zaczynamy wkraczać na wojnę polityczną, na argumenty polityczne. I teraz w tej wojnie na argumenty polityczne, to nie jest moja specjalność, ja jestem prawnikiem, ja mogę tylko żałować, że w tej wojnie odrzuca się ścieżkę prawną i prawne procedury, bo się rzeczywiście okazuje się, że są polityków nieprzydatne. Unia będzie używała tych prawnych instrumentów, które używać może i chce i będzie to robiła, ale na ścieżce politycznej to my zdziałamy niewiele, bo komisja ma więcej czasu i ma więcej pieniędzy, żeby nas po prostu przetrzymać. Czyli to wszystko, co myśmy zrobili, sumując, jest po prostu przeniesieniem na poziom europejski, na poziom Unii, gry, z którą mamy do czynienia od kilku lat w Polsce. Nadaje się znanym instytucjom i pojęciom prawnym bardzo swoiste znaczenie, wydrąża się je z treści, opatruje fałszywą etykietą i wprowadza do obiegu ogólnego. Oczywiście z tego mamy to, w czym w tej chwili funkcjonujemy, ogromny chaos. I ten chaos jest, jak sądzę, zamierzony, dlatego że wtedy już nie można odwołać się do czegoś, co kreuje ścieżka prawna, pewności i przewidywalności. I może jeszcze, żeby tak zobrazować, to spuentować wszystko. Kiedy ciągle powtarza się, jesteśmy suwerenni, a za tym nikt nam nie będzie narzucał organizacji wymiaru sprawiedliwości. To ja odpowiem tak, używam często tego porównania. My, to jest tak jak budowa samochodu. Niech on ma jakie chcieć wygląd zewnętrzny, karoserię, budowę silnika, no może być też różna. Ale na przykład zewnętrzne znamiona, ile może zanieczyszczać, jakie ma normy zanieczyszczania powietrza, to już się narzuca i narzuca się z góry. I dokładnie to samo powstało w rozstrzygnięciu sporu dotyczącego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Niech on będzie jaki chcecie, tylko sędziowie mają być niezawiśli, a standard, co się składa na tą niezawisłość, określamy my. I to określamy. Pani profesor. Nie, ale to już tak najprościej jak można. I uczestniczymy w grze, w której jesteśmy widzami w tej chwili, obserwatorami. Ja jako prawnik mogę wyrazić ubolewanie, że moje narzędzie prawne okazało się być tylko instrumentem polityki. I to bardzo złej polityki. Pani profesor, w piątek pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, uchyliła swoje wcześniejsze zarządzenie ograniczające działalność Izby Dyscyplinarnej, bo stwierdziła, że sędziowie są niezawiśli, w związku z tym Izba Dyscyplinarna może działać. Co pani na to? No, gra. Mianowicie, ja znowu użyję takiego porównania, Doppelstaat. To jest państwo podwójne. Nam to na przestrzeni ostatnich lat zaczęło się kształtować podwójne państwo. To znaczy, mamy jeden układ, ten, który wytwarza prawidłowo rozumiane, zgodnie ze standardami demokratycznego państwa prawa, pewne zasady. Te zasady przewidują, że jeżeli jest wobec tego orzeczenie TSUE, to się to orzeczenie wszystkie organy mają szanować. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest organem konstytucyjnym, też powinien to wobec tego szanować. Ja nie wiem dokładnie, jak to zarządzenie brzmi, bo akurat się z tym nie zapoznałam. No, ale ja rozumiem, że po prostu powinna
Pani pierwsza prezes to uszanować. Jeżeli pani pierwsza prezes tego nie uszanuje, to znaczy w tym podziale, w tym państwie podwójnym opowiada się po stronie tej fałszywej etyki. No to... Pani profesor, a jest w ogóle szansa, żeby wytyczyć granice między porządkiem krajowym a unijnym? Nie, chyba nie ma. Dlatego, że porządek, ta granica kształtuje się w miarę rozstrzygania niektórych spraw konfliktowych po prostu. Dlatego, że z tym, że to jest bardziej wyraźnie widać na przykład w sprawach gospodarczych, po prostu niektóre typy spraw zaczynają trafiać do Trybunału, wtedy się okazuje, Trybunał w Luksemburgu wtedy decyduje, że coś jest sprzeczne albo niesprzeczne z prawem europejskim. Tak na przykład nie bywało, bo jest na przykład bardzo bogate orzecznictwo dotyczące ochrony konsumenta w różnych sprawach. I to się stopniowo, wtedy ta granica się dookreśla w miarę postępu rozwoju orzecznictwa. I zresztą to, czego jesteśmy w tej chwili świadkami, to też to jest wytyczanie granicy. Po prostu od czasu była taka słynna sprawa sędziów portugalskich, kiedy powiedziano, że zgodnie z artykułem 19 traktatu każdy obywatel państw zrzeszonych w Unii Europejskiej ma prawo do efektywnej ochrony sądowej. Efektywna ochrona sądowa to znaczy udzielona przez prawo i sąd, który spełnia kryteria, standardy określone w tym zakresie właśnie przez między innymi orzecznictwo. No więc proszę zwrócić uwagę, granica pomiędzy prawem wewnętrznym i prawem unijnym, ona kształtuje się czasami kazuistycznie. Od przypadku rozstrzyganego do przypadku rozstrzyganego. I w tej chwili też jesteśmy świadkami, no ja bym powiedziała, może nie tyle kształtowania, ile usiłowania wyszarpywania, jakby to powiedzieć, tej granicy, czy jej przesuwania. No, to nie jest prawidłowy proces, który w tej chwili obserwujemy. To z pewnością nie. A pani profesor, co pani zdaniem powinna zrobić Polska i jak rozwiązać problem sędziów, którzy powinni być sądzeni dyscyplinarnie? No bo takie przypadki są, bo na przykład sędzia prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Swego czasu był taki pomysł, żeby połączyć izbę karną z dyscyplinarną. To rozwiązałoby problem? No, w tej chwili nie, dlatego że generalnie... To jest w ogóle, generalnie rzecz biorąc, problem w tej chwili, jak uregulować na nowo, jeżeli odrzucamy tę koncepcję odpowiedzialności, która jest w tej chwili, którą nam powiedziano, że musimy ją inaczej rozwiązać, to jest zadanie dla ustawodawcy. I ustawodawca w tej chwili powinien powziąć taki wysiłek. Teraz, jak go rozwiążę, to ja tego nie mogę przewidywać. Ja mogę się tylko obawiać, że jeżeli nie ma woli lojalnej współpracy po to, żeby zaproponować jakieś rozwiązanie, które jest bardziej no, odpowiada temu, co nam powiedziano ostatnio w Luksemburgu, no to wtedy możemy mieć nadzieję, że to będzie jakoś rozwiązane przyzwoicie. Natomiast ja nie wiem, no w tej chwili powinien zareagować ustawodawca. Dlatego, że rzeczywiście jest. Sami sobie zafundowaliśmy sytuację, w której mamy do czynienia, no powiedzmy, no sędzia jedzie po pijanemu, no to są, się zdarzają. No i powinien wobec tego postępowanie dyscyplinarne powinno się toczyć wedle innych reguł. Ja czytałam wypowiedź jednego z sędziów, zresztą Sądu Najwyższego z Izby Karnej, bodajże pana profesora, no mówi, że no, należałoby powrócić do dawnego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej, tylko że to się nie dokona wtedy, jeżeli akurat kierownictwo Sądu Najwyższego będzie mówiło co innego i nie będzie się chciało podporządkować rozstrzygnięciu TSUE, a z kolei jeżeli ustawodawca nie podejmie żadnych działań. My jesteśmy w sytuacji patowej, tylko nie, my nie mamy czasu, bo nam się pogłębia chaos. A natomiast strona europejska czas ma. I my jesteśmy w gorszej, my mamy gorsze karty, my mamy gorsze atuty, my mamy gorsze położenie, my nie mamy czasu i my mamy bałagan w naszym ustawodawstwie dotyczącym postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów.
Ze strony ustawodawcy chyba nie spodziewałabym się jakichkolwiek działań, sądząc po tym, co słyszymy z ust premiera Morawieckiego czy od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. No, raczej w najbliższym czasie chyba żadnych zmian prawnych nie będzie. Chaos zatem będzie się pogłębiał. Pani profesor, My nie mamy czasu. w czwartek Trybunał. W czwartek unijny Trybunał wypowiadał się nie tylko o Izbie Dyscyplinarnej, ale też przyznał rację Polsce w sporze z Niemcami o rurociąg Opal. I to jest bardzo ciekawe, bo tu akurat Polsce ten wyrok nie przeszkadza. Problem polega na tym, że rozumiem, że pani czyni je do komentatorów politycznych, którzy krytykując wyrok TSUE dotyczący spraw wymiaru sprawiedliwości, powtarzają znów argument, ugięto się na nas, są stronniczy. No, to akurat, jeżeli tego samego dnia w ważnej sprawie gospodarczej, i tam naprawdę to nie jest spór o pietruszkę, o pęczek pietruszki, tylko o ciężkie pieniądze, i to jednocześnie z bardzo mocarnym, mającym dobrą pozycję w Unii, mocarstwem, no to wtedy w takim wypadku akurat nam przyznają rację. No ja nie wiem, no to pewnie prawdopodobnie żartobliwie komentując, można powiedzieć, no pewnie dlatego nam przyznali tam rację, żeby ukryć swoje niecne zamiary, które towarzyszyły wyrokowi odnoszącemu się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ale znów, przecież to jest bardzo przykre, że na tyle nie wierzy się w możliwość obiektywizmu sędziów w ogóle i swoich, bo przecież to leży u podstaw tej całej nieszczęsnej reformy, że wierzy się tylko sędziom, tym, których władza polityczna uważa za zaufanych. To jest bardzo zła sytuacja, ponieważ władzy powinno zależeć na tym, aby mieć sędziów uczciwych i niezależnych, takich, którzy się nie boją władzy powiedzieć nie wtedy, kiedy potrzeba. To boją się tych, nie ufają również, że Luksemburg może kierować się przekonaniem, że akurat w sprawie tego rurociągu to się Polsce należało, a w sprawie Izby Dyscyplinarnej też się Polsce należało. Cóż ja mogę powiedzieć jako prawnik? Ja mogę tylko ubolewać nad tym, że moja dziedzina jest tak po macoszemu, tak instrumentalnie i tak pogardliwie w gruncie rzeczy traktowana. Pani profesor, nie mogę nie zadać tego pytania. Czy pani jako prawnik, jako profesor akceptuje i uznaje ten środowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Ten wyrok ma bardzo wiele nieprawidłowości. Przede wszystkim jest problem samego. To nie jest bardzo drastyczne uchybienie, ale może od tego zacząć. Skład. To rozstrzygnięcie zaczepia o problem, który był już rozstrzygnięty w składzie pełnym wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że ja wtedy też orzekałam, bo to jest wyrok z 2005 roku, który dotyczył badań. To był problem przy wejściu naszym do Unii. Zresztą problem, który zdarzał się tak samo w innych krajach, że trybunały konstytucyjne kontrolowały, czy to, do czego chcemy przystąpić, jest zgodne z polską konstytucją, czy nie. To właściwie traktatów oczywiście nie mogliśmy sprawdzać, ale sam akt przystąpienia można było skontrolować. I tam wypowiedziano mnóstwo zasad, które byłyby przydatne, gdyby ktoś chciał je respektować. Było to już zrobione. I teraz, jeżeli wobec tego obecnie Trybunał miał ochotę odejść od tego, albo w każdym razie zająć się kontrolą tej kwestii, to ten skład powinien być co najmniej pełny. Nie był pełny skład. No więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no, czy on mi się ten wyrok. On jest po prostu nielogiczny, dlatego że on sugeruje istnienie sprzeczności pomiędzy traktatami i polską konstytucją. Nie ma czegoś takiego. W każdym razie nie wykazano tego. A po drugie, orzeczenie, które orzeka,
traktat jest sprzeczny, no to nie ma, Trybunał Konstytucyjny nie może orzekać, bo nie, ani nie unieważni traktatu, ani nie unieważni, bo nie ma prawa kontrolowania aktów TSUE, czyli zabezpieczenia. Też nie unieważni. W związku z tym on ma mnóstwo wad i potem on polemizuje ze sztucznie wykreowanym problemem. Jest to znów, bardzo trudno jest to szerokiej publiczności tłumaczyć, że my mamy do czynienia z pracowicie zbudowanym fantomem sprzeczności pomiędzy polską konstytucją i prawem w tym zakresie Unii Europejskiej, w rzeczywistości nieistniejącym w tej sprzeczności. I tylko po to, żeby móc się dobrać, krótko mówiąc, do rozstrzygnięcia Trybunału w postaci postanowienia zabezpieczającego, które nie podlega ocenie, o którym się nie może Trybunał wypowiadać. Także zresztą proszę zwrócić uwagę, wówczas, kiedy sprawdzano, kiedy był problem traktatu akcesyjnego, sprawdzanie problemu odbywało się w składzie wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili to była piątka i to była jeszcze, jak wiemy, wyrok zapadł niejednomyślnie, czyli w najlepszym wypadku czterech sędziów. No nie jest to wyrok, który miałby za sobą mocną legitymizację. Pani profesor, wspomniała Pani o szerokiej publiczności. Ja myślę, że szeroka publiczność nie pozna całego aspektu tej sprawy, bo ci, którzy oglądają TVP1, nie oglądają wiadomości w TVN-ie i odwrotnie, i ten przekaz będzie tylko częściowy w każdą stronę. To jest właśnie ten element podwójnego państwa, z którym mamy do czynienia. My mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy jedną narrację, oficjalną o prawie Unii Europejskiej i o polskiej konstytucji, w której wykształcony prawnik nie uczestniczy, znaczy nie uznaje tego dyskursu za możliwy do akceptacji, dlatego że on jest oparty na fałszywych założeniach. A problem sprowadza się, ja dlatego tak mocno podkreślam, problem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego sprowadza się do jednego, do wypowiedzenia posłuszeństwa, możliwości stosowania prawa unijnego w Polsce i oceniania tej sytuacji wedle politycznej potrzeby, czy chcemy się temu podporządkować, czy nie. No ale jeśli wszyscy będą to posłuszeństwo wypowiadali, kolejne kraje na przykład zaczną w ten sposób się zachowywać, to zaraz będziemy mieć problem z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, więc wydaje mi się, że w tej sytuacji chyba Unia powinna... Czy będziemy mieli lawinę tego rodzaju postępowań. Tylko chodzi o to, że tego rodzaju sytuacja, o której my w tej chwili mówimy, to się zdarzyła po raz pierwszy. Nikt nie powiedział w Unii liberum veto. No i słusznie, bo historycznie liberum veto należy nam. No więc żeśmy z tego pierwszeństwa skorzystali. Powiedzieliśmy. No i teraz jest pytanie, co dalej? No i teraz jest problem taki, że istnieje możliwość działań prawnych po stronie organów europejskich. Istnieje możliwość tych przymuszeń w postaci kar pieniężnych. No nie muszę, ale one nawet nie muszą. Wystarczy, jeżeli wezmą nas na zatrzymanie. Dlatego, że jedno jest pewne, ani komisja, ani TSUE nie pogodzą się z faktem, nie zaakceptują faktu rebelii wobec zasad, które tworzą korpus funkcjonalny Unii Europejskiej. Czyli jeżeli mamy do czynienia z rozstrzygnięciem TSUE, który jest jedynym organem uprawnionym do interpretowania i władczego orzekania o prawie unijnym, no to tego nikt nie zaakceptuje. My mamy z kolei, znowu w artykule 91, ustęp 3 Konstytucji wyraźnie powiedziane, że wykreowana organizacja, która wytwarza normy, wobec tego my w naszej Konstytucji gwarantujemy pierwszeństwo temu właśnie systemowi. No więc jeżeli teraz de facto chcemy wykreować w oderwaniu od tych zasad dotyczących prawa europejskiego i naszej konstytucji
inny system faktyczny, no to mamy do czynienia z tym właśnie schizofrenicznym, podwójnym państwem, w którym tkwimy. I trudno jest odpowiedzieć teraz na pytanie, jak wobec tego mamy się zachować w sytuacji, kiedy będą mnożone z kolei nowe te artefakty, też te rozstrzygnięcia oparte o jakąś dziwną konstrukcję, którą nam usiłuje się przedstawić jako konstrukcję prawną. To nie jest konstrukcja prawna, ani nie oparta o polskie prawo konstytucyjne, tak jak ono jest wykładane, no przynajmniej na tyle, na ile ja je znam i jestem w bardzo dobrym towarzystwie tutaj, i nie jest oparte o prawo Unii. Pani profesor, to już teraz na sam koniec. Komentatorzy straszą polexitem. Pani wspomniała o polexicie prawnym. Czy to, co się dzieje w naszym kraju, to rzeczywiście tak drobnymi krokami zmierzamy do wyjścia z Unii? Ale proszę pani, wyjście z Unii jest pewnym procesem. Nie jest jeden fakt, to się zdarzył Brexit. No to ostatecznie nastąpił i to proszę zwrócić uwagę, jak to długo trwało, już tak. Kiedy było wiadomo, występuje, Wielkie Zjednoczone Królestwo występuje z Unii. Jak długo to trwało, prawda? To był cały proces. Ale w naszym wypadku to jest inaczej. To jest, my dokonujemy polexitu. Przecież jeżeli powiedzieliśmy, że nie chcemy się stosować do prawa unijnego, no to wypowiedzieliśmy po zasadzie pierwszeństwa prawu, w zasadzie posłuszeństwa rozstrzygnięciom TSUE. No więc żeśmy dokonali kroku w kierunku polexitu. Nas nikt nie wyrzuci. My musimy sami chcieć, i to jeszcze nie wiadomo, jak to się wszystko by dalej rozwijało. My po prostu robimy polexit. Po prostu robimy polexit. A co jest tego kosztem? Kosztem jest coraz mniejsze znaczenie, które można osiągnąć w kontaktach z Unią, w załatwianiu najrozmaitszych problemów, które powinny być załatwiane w drodze uzgodnień, sojuszy, dogadywania się. Jeżeli ktoś nie chce stosować się do prawa unijnego, no to staje się, owszem, jest w Unii, na marginesie, zdany na to, co mu kto da. I tu postawmy kropkę, pani profesor. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem była profesor Ewa Łętowska. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję pani, dziękuję państwu. To jest program Rzecz o Prawie. Czy problemy finansowe muszą oznaczać koniec istnienia firmy? O to zapytam mojego gościa, a jest nim Adam Kaczor, doradca restrukturyzacyjny KPR, Kancelaria Restrukturyzacyjna z Krakowa. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Epidemia COVID i wprowadzanie kolejnych lockdownów osłabiło kondycję wielu firm. Część z nich stanęła przed widmem bankructwa, bo nie wszystkie mogły liczyć na wsparcie finansowe. Czy problemy finansowe firmy oznaczają koniec jej istnienia? Z zasady nie powinno być tak, że problemy finansowe na jakimkolwiek etapie działania przedsiębiorstwa powinny skutkować jego upadkiem, względnie zniszczeniem jako konstrukcji gospodarczej. No stąd też moim zdaniem problemy z płatnościami, problemy powinny być rozwiązywane w zakresie postępowań, które są dostępne w ramach przepisów prawa, względnie w drodze negocjacji, tutaj w ramach uzgodnień pomiędzy samym przedsiębiorcą a jego wierzycielami. Ale to już jest jakby nieco poza mną. Czyli w grę wchodzi restrukturyzacja, tak? Restrukturyzacja jest sformalizowaną formą poradzenia sobie z problemami, które występują w zakresie realizacji zobowiązań wobec kontrahentów, wobec swoich wierzycieli. Ale przepisy przewidują kilka form restrukturyzacji. Zgadza się. Początkowo, czy też pierwotnie przewidziane były cztery formy postępowań restrukturyzacyjnych. Na skutek sytuacji związanej z epidemią COVID mamy formę piątą, która jest rodzajem
jednej z form pierwotnych, jest to uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Natomiast no, w moim przekonaniu zmiany, które wprowadza to postępowanie, są na tyle znaczące, że możemy je uznawać za piąty rodzaj postępowania. I wedle mojej oceny jest to postępowanie najbardziej efektywne. A dlaczego? Bo sama nazwa brzmi zachęcająco. Można spodziewać się, że wszystko pójdzie łatwo i szybko, bo postępowanie uproszczone. Z kilku przyczyn. Przede wszystkim jest to postępowanie, które toczy się pierwotnie na etapie pozasądowym. Rozpoczyna się od ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym o wszczęciu tego postępowania. Jest obliczone na 4 miesiące, w czasie których należy przeprowadzić całe postępowanie, więc uzgodnienia z wierzycielami, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli, no i złożyć wniosek o zatwierdzenie układu, jeżeli wierzyciele zgodzą się z zaproponowanymi warunkami układowymi. No i tutaj jakby po złożeniu wniosku pozostaje nam tylko kwestia złożenia wniosku o zatwierdzenie przyjętego przez wierzycieli układu do sądu, co oznacza, że tak naprawdę cała ta procedura w istocie przebiega poza sądem, co w sposób oczywisty ją przyspiesza, czyni ją tańszą, no generalnie taką bardziej przyjazną dla każdego z przedsiębiorców. Wspomniał pan 4 miesiące, to jest mało, ale z perspektywy firmy to jest chyba jednak dużo. No, to jest dobre pytanie. 4 miesiące jest terminem normatywnym, w którym ustawodawca założył, że postępowanie musi być przeprowadzone od momentu jego wszczęcia do momentu złożenia wniosku o zatwierdzenie przyjętego przez wierzycieli układu. I teraz, czy to jest dużo? To nie jest dużo. W przypadku wielości wierzycieli, konieczność weryfikacji wierzytelności, które przedstawia nam na liście wierzytelności dłużnik, zaproponowania warunków układowych, przeprowadzenia jakichś negocjacji, które są związane z przyjęciem tych warunków, no, ten czas nie jest z gumy tak naprawdę i tutaj 4 miesiące jest to pewien problem tak naprawdę, jeżeli chodzi o to postępowanie. Uważam, że ono powinno być nieco dłuższe. Natomiast no, takie mamy warunki. I skądinąd i tak przebiega to dużo szybciej niż w przypadku postępowań klasycznych, czyli postępowań wynikających z ustawy Prawo restrukturyzacyjne. A proszę mi powiedzieć, czy postępowanie uproszczone to jest ten rodzaj postępowania, który jest najchętniej wybierany przez przedsiębiorców? W związku z tym, że to postępowanie jest również postępowaniem najtańszym, najprostszym, bardzo reaktywnym, czyli jego wszczęcie poprzez opublikowanie ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym powoduje niejako automatyczne wejście w tryb negocjacji z wierzycielami. No jest to postępowanie, które w tym momencie jest postępowaniem najbardziej powszechnym, no chyba najlepszym momencie na rynku. A skąd przedsiębiorca ma wiedzieć, jaki rodzaj restrukturyzacji ma wybrać? Bo mówimy teraz tu o postępowaniu uproszczonym, nie wiem, czy on się radzi na przykład doradcy restrukturyzacyjnego czy kogoś innego, no bo sytuacja w każdej firmie jest inna. Postępowanie uproszczone jest uszyte niejako na, jakby to powiedzieć. Postępowania restrukturyzacyjne w formie klasycznej są postępowaniami, które zostały pomyślane w taki sposób, aby każdy z zainteresowanych przedsiębiorców, który ma kłopot, był w stanie wybrać coś, co najbardziej odpowiada zakresowi jego działalności, wielkości jego zadłużenia, no i możliwościom tak naprawdę również organizacyjnym. I w tym przypadku wybór tego rodzaju postępowania powinien następować po konsultacji. No nie jest to sprawa prosta, bo te postępowania mają dość znaczące różnice i powinno wyglądać to właśnie w taki sposób i zapewne wygląda również w innych przypadkach, no bo w moim to właśnie tak wygląda, iż potencjalny klient, przedsiębiorca zwraca się z zapytaniem o możliwość, o zakres działania. No i w ramach usług doradczych my wybieramy rodzaj, który najbardziej odpowiada jego możliwościom, jego celom, jego stopniem uorganizowania firmy, to jest jakby istotne.
A kiedy firma mająca problemy finansowe powinna w ogóle pomyśleć o restrukturyzacji? No bo tu pewnie zwlekać w nieskończoność nie można. Ustawodawca mówi o zagrożeniu niewypłacalnością. To zagrożenie niewypłacalnością jest takim momentem, w którym firma przestaje mieć możliwość płynnego realizowania swoich zobowiązań. Więc w momencie, w którym przedsiębiorca widzi w ramach kontroli swojej działalności tutaj, że ma z tym problem, no w tym momencie już powinien pomyśleć o restrukturyzacji swojej firmy, o próbie restrukturyzacji swojego zadłużenia, jakichś zmianach organizacyjnych. Tutaj to zależy od, tak jak powiedziałem, skali przedsiębiorstwa, stopnia fachowości zarządców i możliwości organizacyjnych firmy. A czy obserwuje Pan, że teraz więcej firm pyta o restrukturyzację w porównaniu z tym, co było przed pandemią? Zdecydowanie jest, zdecydowanie w obecnym czasie więcej jest podmiotów szukających pomocy w zakresie działań restrukturyzacyjnych. No, wynika to wprost z konsekwencji pandemii COVID-19, czyli mówimy tutaj o polityce lockdown, która została wprowadzona w ramach walki z zagrożeniem chorobowym. Które to zagrożenie spowodowało, że mamy do czynienia z zamrożeniem gospodarki? Mieliśmy, w zasadzie mamy częściowo również dalej. No i tutaj automatycznie firmy z części branż utraciły możliwość uzyskiwania przychodów na odpowiednim poziomie i wpadły w kłopoty. Stąd też to zainteresowanie jest większe niż było kiedyś. Ale jakby pan miał na przykład tak procentowo powiedzieć a propos wzrostu tego zainteresowania, to jest na przykład tak 50%, 100% więcej. Wzrost jest znaczący, trudno mi powiedzieć jak duży, natomiast na etapie, na którym rozpoczynaliśmy zajmowanie się restrukturyzacjami, konieczne było przekonywanie klienta, informowanie go w ogóle, co to jest. Tłumaczenie, że nie mamy do czynienia z upadłością, tylko z restrukturyzacją i czym jest ta restrukturyzacja w istocie. Natomiast na obecnym etapie ta świadomość już jest większa. Ona cały czas rośnie, co wynika jakby z informacji, które pojawiają się w prasie branżowej, przede wszystkim w prasie takiej i takich nośnikach jak portale internetowe. Tam ludzie poszukują odpowiedzi na swoje pytania, co zrobić. Tutaj problemem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest mylenie dosyć agresywnej kampanii dotyczącej upadłości konsumenckiej z postępowaniem jej restrukturyzacyjnymi. To się objawia tym, że dłużnicy, przedsiębiorcy postrzegają restrukturyzację trochę jak upadłość konsumencką, co finalnie trzeba później prostować. No, jest to pewien problem. Na koniec już chciałam pana zapytać, czy tym, którzy przeszli przez restrukturyzację, udaje się dalej kontynuować działalność, są w stanie odbudować te firmy? Jak pan obserwuje? Ma pan doświadczenie w tym? Wedle moich doświadczeń, osoba, która jest w stanie podjąć się wysiłku, który jest związany z restrukturyzacją, zdobyć zaufanie swoich wierzycieli, no bo to wymaga zaufania. Wierzyciele, którzy nie otrzymują swoich pieniędzy, nie ufają dłużnikowi, nie bardzo chcą z nim rozmawiać. Stąd też rola doradcy restrukturyzacyjnego i nadzorcy układu. Te osoby, które rzetelnie podchodzą do całej sytuacji i są przygotowane, współpracują, w dużej części wychodzą na prostą. Ja zauważyłem ze swojego doświadczenia, że wierzyciel nie jest wrogiem, wierzyciel jest przyjacielem. Przyjacielem, który zachowuje się wobec nas fair, wtedy kiedy zachowujemy się fair wobec niego. Więc jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której dłużnik, no, nie kontaktuje się, kłamie, obiecuje, nie dotrzymuje słowa, to tutaj mamy szereg problemów polegających głównie na tym, że taki wierzyciel nie chce współpracować, uważa, że został oszukany, a jeżeli do pewnej kalkulacji biznesowej dołączają się emocje i takie poczucie oszustwa, którego padliśmy, no, to jest bardzo słaba podstawa do tego, żeby negocjować. Natomiast zauważyłem również, że pozycja nadzorcy układu, doradcy restrukturyzacyjnego w ogóle i nadzorcy układu w proszonym postępowaniu zatwierdzenia układu pomaga w tym. Pojawia się osoba, która nie jest dłużnikiem, nie jest jego prawnikiem, pełnomocnikiem, który siłą rzeczy trzyma i wyłącznie stronę, czy też pilnuje interesów dłużnika,
tylko jest osoba, której zadaniem jest to, aby w ramach toczącego się postępowania zebrać informacje, zaproponować wraz z dłużnikiem sensowny sposób spłaty zadłużenia, restrukturyzacji być może przedsiębiorstwa lub innych działań, które będą zmierzały do tego, żeby wykonać swoje wierzytelności wobec wierzycieli. Tutaj pojawia się ta osoba, z którą ci wierzyciele na początku może niechętnie, ale później jednak starają się współpracować. I ta perswazja przy takim poczuciu, że nie jest to jedynie rozmowa z dłużnikiem, pomaga, znacznie pomaga i pozwala osiągnąć efekty, które czasami są, no, przekraczają założenia po prostu. Czyli gdy mamy problemy, nie uciekajmy od nich, rozmawiajmy. Serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Adam Kaczor, doradca restrukturyzacyjny. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani. To był program Rzecz o Prawie. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, wtorek, godzina 14. Anna Wojda, do zobaczenia.